przed wojną Opole i Opolszczyznę nazywano w Niemczech jeszcze twierdzą piłki ręcznej wręcz. Było tutaj bardzo wiele, bardzo dobry klub, bardzo wiele osób trenowało i te tradycje przeniosły się później na późniejsze lata, bo szczypiorniak, piłka ręczna, handball, hazena po czesku był popularny nie tylko tutaj, ale w tej części Europy. Wręcz momentami bardziej popularny od piłki nożnej. I to da się zauważyć, obserwując statystyki, ile było klubów i zespołów. A w piątek chcemy przypomnieć taki zapomniany sukces, bo w 1963 roku żeńska drużyna Odry Opole, jeszcze 11-osobowa, zdobyła tytuł mistrzyni Polski. Na zakończenie w ogóle tej fazy rozgrywek, bo wtedy już zakończono granie w 11 osób w takie zespoły. Przeszli to już do Halna na szóstki, siódemki. No i to był ten taki ostatni sukces polskiego sportu w sportach drużynowych, bo potem już niestety przez długie, długie lata niestety nic. Zwłaszcza, że wcześniej zrobili to panowie, bo też mieliśmy mnóstwo sekcji męskich. Zgadza się i to też chcemy przypomnieć, zwłaszcza tutaj sukcesy Kometu Szczepanowice, ale nie tylko, bo mieliśmy bardzo silne zespoły w Grudzicach, w Groszowicach, Boguszycach. Tutaj naprawdę grało się, grało i grało. Tych liczby zawodników jeszcze w latach 60., 70. liczono w tysiące nawet. To jest to oczywiście sama historia i przypomnienie, ale też możliwość niesamowitego spotkania. Tak, bo będą zawodniczki Odry Opole i warto przyjść i chociażby z nimi chociaż zamienić parę słów, zobaczyć jak dziewczyny wspominają tamten sukces i tamte wspaniałe lata. No właśnie, bo dzisiaj nie do wyobrażenia, jak się jechało na mecz, jak się te mecze rozgrywało, gdzie się prało stroje i można byłoby pewnie mówić i mówić. Oj, to można by długo odpowiadać. Wystarczy sobie uświadomić, że na takim boisku jak Odra Opole trawiastym trzeba było w 11 osób biegać i używać tylko i wyłącznie rąk. To naprawdę wymagało bardzo dobrej kondycji. Jaki będzie zatem charakter tego spotkania? No przede wszystkim chcemy krótko opowiedzieć o historii piłki ręcznej w Opolu, o najważniejszych postaciach, przynajmniej kilka z nich wymienić, a potem już przejdziemy do tej części właśnie spotkania z zawodniczkami. Będą dyplomy, będzie puchar, ale to już nie będę zdradzał szczegółów. Czy oprócz pań także będziemy mieli okazję zobaczyć też i tę starą generację szczypiornistów właśnie jeszcze opolskich? Ja myślę, że parę osób na pewno przyjdzie na spotkanie do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w piątek na 16:30, gdzie zapraszam wszystkich oczywiście. Myślę, że parę osób przyjdzie chociażby z zwykłej nostalgii powspominać tamte czasy.